Siema, witam na kanale BazylNL. To kolejny odcinek bardziej z kategorii gamingowych. Dzisiaj troszeczkę spróbuję sobie odświeżyć, odkurzyć, dać powód po to, żeby odkurzyć moje gogielki VR. Konkretnie po przygodzie z Resident Evilem 7 na goglach VR. Gameplaye zapraszam, możecie obejrzeć na moim kanale. Postanowiłem sobie kupić taki elegancki gadżet. No trochę się zdenerwowałem po tym, gdy dowiedziałem się, że potrzebuję kupić sobie kolejny kontroler, kolejne akcesorium do PlayStation, inne niż właśnie te kontrolery Move. Ale po przeczytaniu jakichś tam recenzji, wypowiedzi na ten temat, ludzie mówią, że naprawdę jest ciekawie. I zresztą sam tytuł Farpoint wygląda naprawdę interesująco, także zapraszam na bardzo szybki unboxing i małe wprowadzenie. Zresztą mój kanał już ma ponad 40 subskrypcji, to jest być może nic, ale czuję, że wchodzę do gry. Świetnie, cieszę się, że tutaj jesteś, cieszę się każdą osobą, która klika na mój kanał i zapraszam do lajkowania i subskrybowania. I oglądaj dalej. Elo! USMC Kabar. Zapraszam na unboxing. Stal węglowa. I kontroler. Kontroler? A jak on się w ogóle nazywa? To jest I'm Controller. W poprzedniej generacji PlayStation 3 miałem okazję spotkać się z kontrolerem Sharpshooter, którym gierzyłem sobie jeszcze w Killzona, trójeczkę. Robił robotę. I to było na bardzo podobnej zasadzie. Wkładało się tutaj do góry kontroler z PlayStation Move do góry. A tutaj taki mały kontrolerek, w którym był tylko analog i właśnie guziczki kierunkowe. Ale oni to po prostu sobie wbudowali w taką elegancką obudowę, bielutką. Wygląda tak elegancko, elegancko, naprawdę nietuzinkowo. Z bliska prezentuje się tak. Guziki L1, R2, analog, guzik share, koniecznie. For the players. Spuścik, tam jeszcze nawet miałem możliwość przeładowania w ten sposób jak w shootgunach. Guzik PlayStation, to jeszcze niestety nie wiem co to może być. Na pewno jakiś konfigurowalny przycisk i bardzo mi się podoba to menu tutaj. Jest to guziczek X, kwadrat, trójkąt, kółeczko i analog fajnie umiejscowiony. Na pewno będzie się wygodnie z tego grało i mam nadzieję, że wyjdzie dużo więcej ciekawych tytułów, takich jak Farpoint, do pogrania. Także w pudełeczku kontroler, książeczka z instrukcją, fabrycznie pogniecione, no i gra. Farpoint. Z bardzo podstawową wiedzę mam na temat tej gry. Nie lubię czytać zbyt dużo recenzji na temat tytułów, które zamierzam się dobrać, ale wiedziałem o tym, że Farpoint to będzie pozycja kierowana marką Sony i że mają na myśli naprawdę ciekawie zaprezentować platformę PlayStation VR tym tytułem. I fabuła rozgrywa się w ten sposób, że statek kosmiczny przelatuje obok jakiejś tam planety, w wyniku jakichś tam zdarzeń rozbijają się na tej planecie i ku ich zaskoczeniu mamy tam stoczyć walkę z obcymi. Także i to wszystko, wsio co wiem na ten temat, nie?
Otwieramy. O, i tym agresywnym otwieraniem zrobiłem niemalże defekt dla płytki, ale płytce się nic nie stało, po prostu wyskoczyła sobie. Wraca na pozycję. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o unboxing. Elo, jestem już pod konsolką. Podłączyłem pada, przeszedł konfigurację światła. Musiałem podłączyć pada pod konsolę, przycisnąć guziczek PlayStation, przytrzymać pod odpowiednim kątem do kamery. Złapał sobie światełko i mamy właśnie ten to coś. I wrzucam płytkę do napędu i zapraszam na moje walkthrough, gameplaye. Nie wiem jeszcze, jak to będę podpisywał, ale coś ciekawego na pewno wymyślę. I zapraszam na mój kanał Bazylenel. Aktualizacja, niestety.